Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku i dziś zapraszam Was na przegląd top 5 fajnych kremów, które dobrze sprawdzą się w okresie zimowym, ale będą też idealne dla skór mieszanych, tłustych, jak również dojrzałych. Bo pamiętajcie, że skóry dojrzałe nie zawsze są tylko i wyłącznie suche czy naczynkowe, ale mogą być również mieszane i tłuste. Zresztą ja jestem osobą, która posiada skórę mieszaną wrażliwą, jak już większość z Was doskonale o tym wie. I zanim zacznę robić ten dzisiejszy przegląd, chciałabym zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną sprawę, bo kiedy opowiadam Wam o jakichś preparatach właśnie w top 5, to czasami piszecie mi w komentarzach, że ten krem kompletnie się u Was nie sprawdził, albo pojawił się jakiś problem, albo coś jest nie tak. Moi drodzy, to, że ja polecam Wam kremy w top 5, różne preparaty, serum, kremy pod oczy, które sprawdzają się dobrze na mojej skórze, nie oznacza, że u Was też zawsze będą sprawdzały się idealnie. Musicie wziąć na to poprawkę, musicie o tym pamiętać, że skóra każdego z nas może różnie zareagować na różne substancje, które się znajdują w danych kosmetykach. Ja staram się przedstawiać Wam takie preparaty, które mają fajne składy, które mają dobre substancje aktywne i tak jak mówię, dobrze sprawdzają się w przypadku mojej skóry lub też skóry moich bliskich, znajomych, osób, które też dla mnie testują różnego rodzaju preparaty, o których Wam opowiadam właśnie tutaj na moim kanale. Także bardzo Was proszę, miejcie zawsze na to poprawkę. Pamiętajcie o tym, że może być tak, że mimo wszystko Wasza skóra różnie na dany preparat zareaguje. Jeszcze jedna ważna sprawa, o której chciałabym Wam przypomnieć, a być może o tym nie wiecie. Jeśli widzicie, że w przypadku Waszej skóry po zastosowaniu jakiegoś preparatu coś się złego dzieje, coś jest nie tak, albo obietnice producenta są zupełnie inne niż dzieje się to w przypadku Waszej skóry, zawsze polecam Wam skontaktować się z producentem, napisać do marki, powiedzieć, że wystąpił taki, a nie inny problem, zapytać się, czym to może być spowodowane, jak można to rozwiązać. Wy jako konsumenci zawsze macie do tego prawo, zawsze możecie ubiegać się o to, żeby dany kosmetyk wymienić, oddać Wam pieniądze za to, że się na przykład nie sprawdził, czy coś tam się dzieje, żeby producent zaproponował coś innego, żeby powiedział Wam, co może być spowodowane tym, że coś tam się źle wydarzyło. Także pamiętajcie o tym, taki krótki wstęp na początek dzisiejszego filmu, a teraz zabieramy się za przegląd. Moi drodzy, kosmetyk, który chciałabym Wam polecić na sam początek, jest to silnie nawilżająca emulsja od marki Bandy z serii Anti-Dry. Jest to jeden z kosmetyków, po który sięgałam w zeszłym roku i chyba 2 lata temu, właśnie w okresie zimowym. Tak jak mówię, na mojej skórze sprawdził się on bardzo dobrze, bo jako posiadaczka skóry mieszanej mam problem w tym, że strefa T zazwyczaj produkuje więcej sebum, a niestety policzki są bardziej przesuszone. Więc ja szukam takich kremów w przypadku mojej pielęgnacji pośrednich, czyli takich, które będą dobrze nawilżały, miały fajną konsystencję, żeby ona nie była zbyt tłusta i dobrze sprawdzała się w porannej pielęgnacji, ale też, żeby te kremy miały takie substancje w składzie, które z jednej strony będą silnie nawilżały, a z drugiej strony będą też koiły i łagodziły podrażnienia i też czasami sprawiały, że ta nadprodukcja sebum nie będzie tak intensywna. No i właśnie, ta emulsja bardzo dobrze się u mnie sprawdziła przy stosowaniu w porannej pielęgnacji, dlatego że przede wszystkim ma fajną, lekką konsystencję. Ale na początek zwróćcie uwagę na to, co znajdziemy w składzie tego produktu. I tutaj mamy przede wszystkim lekki silikon, wodę, olej makadamia, glicerynę, łagodzący pantenol, dużą ilość emolientów, olej kokosowy, ektoinę, ekstrakt z pszenicy, kwas hialuronowy w 2 formach, allantoinę łagodzącą, pantolakton, hydroksyektoinę, krzemionkę,
Mamy również skwalan, wyciąg z drożdży, zagęstniki, emulgatory czy konserwanty. I możecie powiedzieć, ok, Anita, ale tutaj mamy na przykład olej kokosowy, który jest substancją potencjalnie komedogenną, mamy jakieś inne olejki, macie rację, ale zwróćcie uwagę, że w składzie tego kremu mamy również wyciąg z drożdży, a wyciąg z drożdży jest znany między innymi ze swoich właściwości regulowania nadprodukcji sebum, ale też zmniejszania zaskórników. Więc z jednej strony mamy działanie takie nawilżające, okluzyjne, mamy też dwie formy kwasu hialuronowego, co jest dla nas bardzo, bardzo istotne, a z drugiej strony mamy substancję, która będzie łagodziła nam tą nadprodukcję sebum, powstawanie zaskórników, czyli można by było się tutaj pochylić przy tym, że będzie to produkt bardzo fajnie skomponowany w swoim składzie i konsystencji właśnie dla osób posiadających skórę mieszaną. To, co mogę jeszcze Wam powiedzieć na temat tego preparatu, to między innymi to, że może on się również sprawdzić bardzo fajnie jako taka kuracja przejściowa. Czyli jeśli na przykład posiadacie skórę tłustą, odwodnioną albo skórę mieszaną, która też już tak odczuwacie, że na tych policzkach jest bardzo intensywnie ściągnięta, to możecie stosować właśnie ten preparat jako taką kurację, stosować go przez, nie wiem, 20 dni, przez 2 tygodnie, 3 tygodnie, aż do momentu, kiedy zauważycie poprawę w jakości Waszej skóry. Nie musicie go codziennie stosować, możecie go stosować równie dobrze rano i wieczorem, ale moim zdaniem ten preparat właśnie fajnie sprawdza się w przypadku skór mieszanych w porannej pielęgnacji, będzie chronił przed czynnikami zewnętrznymi, będzie chronił przed mrozem, mamy tutaj fajne emolienty, ale też, tak jak wspomniałam wcześniej, będzie regulować nadprodukcję sebum, no i mamy fajną cenę, pojemność, opakowanie z pompką, także myślę, że warto się tutaj nad nim pochylić. Moi drodzy, drugi preparat, który chciałabym Wam polecić, to jest też coś takiego nowego, coś, co pojawiło się jakiś czas temu w sprzedaży, a jest to marka Dr. Skin Clinic i mamy tutaj krem, krem nawilżający, którego skład jest zdecydowanie mniejszy niż w przypadku preparatu emulsji silnie nawilżającej z Bandi, ale też jest bardzo ciekawy. No i zacznijmy właśnie od tego składu. Tutaj mamy wodę, glicerynę, emolienty, mamy estry masła shea, mamy niacynamid, mamy łagodzący pantenol, emulgatory, mamy humektanty, mamy właśnie kwas hialuronowy, mamy też związki zapachowe i mamy konserwanty, czyli widzicie, takie podstawowe substancje, które aktywne, które znajdziemy w tym kremie, to jest przede wszystkim kwas hialuronowy, to są emolienty, to jest niacynamid, i to jest łagodzący pantenol. To, co mi osobiście bardzo podoba się w przypadku tego kremu od Dr. Skin Clinic, to jest to, że mamy podaną zawartość procentową substancji aktywnych, takich jak właśnie niacynamid czy kwas hialuronowy. I wiemy też, że marka zastosowała w przypadku formuły tego kremu niskocząsteczkowy kwas hialuronowy, czyli taki, który będzie przenikał do głębszych warstw naszej skóry, łapał wodę i ją też w naszym naskórku zatrzymywał. Niacynamid jest bardzo ciekawą substancją, o której w zeszłym roku dosyć głośno się mówiło w tym całym dziale kosmetycznym i ja też zresztą zrobię na ten temat oddzielny film i Wam troszkę o nim opowiem, ale tutaj znowu mamy taki preparat, który będzie miał lekką konsystencję, który będzie dobrze, intensywnie nawilżał naszą skórę, ale też ją chronił. W przypadku tego kremu nie znajdziemy żadnych substancji komedogennych, czyli takich, które będą powodowały powstawanie zaskórników, więc będzie to preparat, który bardzo dobrze sprawdzi się w przypadku każdego typu skóry, ale również, tak jak dzisiaj podkreślam, skór mieszanych i tłustych. No i znowu mamy fajne opakowanie z pompką, dużą pojemność i bardzo dobrą cenę. Następny krem, który chciałabym Wam polecić, jest chyba najdroższy ze wszystkich, o których dzisiaj będę tutaj Wam opowiadać, a jest to marka Flow i tak się właśnie składa, że mam ten krem, bo zamówiłam go sobie jakiś czas temu, jeszcze w okresie jesiennym, właśnie z Sephory, kiedy była taka fajna akcja chyba wyprzedażowa i był wtedy on w bardzo dobrej cenie, ponieważ stwierdziłam, że muszę go przetestować ze względu między innymi na jego nazwę, czyli krem adaptogenny, ultra nawilżający.
Ale to, co mnie w tym kremie najbardziej zachwyciło, to oprócz świetnego składu, bardzo, bardzo naturalnego i fajnych substancji aktywnych, jego konsystencja. Moi drodzy, mamy tutaj niby krem, ale ten krem ma taką bardzo przyjemną konsystencję, taką powiedziałabym żelową, która podczas nakładania na skórę daje wam odczucie, jakbyście rozsmarowywali coś na zasadzie wody. Przez to też, że mamy tak fajną konsystencję tego preparatu, on będzie idealny dla skór mieszanych, zwłaszcza tłustych. Momentalnie się wchłania i też bardzo szybko daje wam takie nawilżenie, takie odczucie intensywnego nawilżenia. I słuchajcie, obłędnie pachnie. Pachnie owocami, pachnie słodko, no niesamowicie przyjemnie. Ten krem świetnie sprawdza się pod filtr, słuchajcie, zwłaszcza jeśli stosujecie filtry mineralne, filtry, które mają taką bogatszą, bardziej intensywną formułę, ale też bardzo dobrze sprawdza się pod podkład. No dobrze. Co tutaj mamy takiego ciekawego w składzie tego kremu? I znajdziemy oczywiście emolienty, mamy glicerynę, mamy olej żożoba, mamy ekstrakt z korzenia witani ospałej, mamy ekstrakt z kaparów, ekstrakt z czarnej morwy, ekstrakt z różańca górskiego, ekstrakt z bardzo farnych grzybków, kwas hialuronowy znowu w dwóch formach, witaminę E, olej słonecznikowy, no i oczywiście chelator, zagęstniki, zapachy, czy też konserwanty. Moi drodzy, mamy tutaj świetne substancje aktywne, które też są antyoksydantami, czyli będą one wymiatały wolne rodniki z naszej skóry. To jest taki krem miejski, czyli w momencie, kiedy mamy właśnie czynniki atmosferyczne, które niekorzystnie wpływają na naszą skórę, ale też smog, mamy działanie promieniowania, mamy zanieczyszczenia w tym powietrzu i szukamy właśnie takiego fajnego kremu przejściowego na ten dziwny dla naszej skóry i niekorzystny dla naszej skóry okres. I ten krem właśnie taki będzie. Można go oczywiście stosować rano, wieczorem. Naprawdę moim zdaniem coś wspaniałego, on tak jak powiedziałam wcześniej daje ten efekt nawilżenia, daje efekt ochrony, daje działanie antyoksydacyjne, no moim zdaniem perełka słuchajcie, ale prawda jest taka, że ten krem jest dosyć drogi. No jak widzicie tutaj mamy opakowanie 50 ml i słoiczek, więc trzeba sobie go tam wyciągać, ale zdradzę wam, bo być może tego nie wiecie, że w opakowaniu, w tym kartoniku, w którym znajduje się ten oto krem, jest dołączona łopatka, więc też mamy tutaj bardziej higieniczne zastosowanie i ogromny plus dla marki Flow za to, że na kartoniku, na opakowaniu, oprócz tego, że macie opisane działanie tych fajnych substancji aktywnych na waszą skórę, to jeszcze macie skład INSI, tak? Poprawnie napisany, jak on powinien być i co więcej, przetłumaczony każdy składnik. Więc możecie sobie też od razu zobaczyć, co w tym kremie jest. Naprawdę gorąco wam polecam. Idziemy dalej. Czwarta propozycja. Jest to znowu krem miejski, czyli bardzo podobne zastosowanie, działanie, oddziaływanie składników aktywnych na naszą skórę, jak w przypadku marki Flow. Ale tym razem jest to krem, który jest zdecydowanie tańszy. Jest to krem od marki Recibo i ma zupełnie inne opakowanie, bo znowu mamy pompkę. Co znajdziemy w składzie miejskiego kremu od marki Recibo? Mamy tutaj wodę, glicerynę, mamy olej ryżowy, emolienty, olej z kiełków pszenicy, olej z oliwek, kwas hialuronowy, ekstrakt z kwiatów budlei Dawida, ekstrakt z miechunki, mamy olej sacharyd z alg, no i oczywiście związki zapachowe i substancje tworzące formułę tego kosmetyku. I tutaj znowu mamy bardzo lekką, przyjemną konsystencję, która fajnie się wchłania. Można ten krem stosować w porannej pielęgnacji, można również w wieczornej pielęgnacji. Świetnie sprawdzi się pod makijaż. Może też dawać takie odczucie na skórze, w przypadku skóry tłustej, jakby to była taka delikatna baza, bo o ile w przypadku skóry mieszanej zauważycie, że on momentalnie będzie się wchłaniał właśnie tutaj na policzkach, to w przypadku skóry tłustej możecie mieć takie wrażenie, jakbyście nakładały taką fajną, przyjemną bazę.
naprawdę fajne odczucie. Ja to sprawdziłam u osoby, która posiada skórę tłustą i ona też potwierdziła, że naprawdę to takie pierwsze zetknięcie z tym kremem może się wydawać nie do końca przyjemne, ale już w momencie rozsmarowywania zupełnie zmienia się wasze podejście i te, jak to się mówi, odczucia sensoryczne. Bardzo fajny krem i bardzo fajny skład. Słuchajcie, znowu mamy dużo substancji pochodzenia naturalnego, mamy bardzo przyjemny zapach i też preparat, który będzie nawilżał, który dzięki zawartości tych substancji aktywnych, które wam wcześniej wymieniłam, będzie chronił waszą skórę przed działaniem czynników zewnętrznych. Te substancje będą znowu działały jak antyoksydanty, będą wymiatały wolne rodniki, a dodatkowo będzie ten efekt nawilżenia. Moi drodzy, i na zakończenie dzisiejszego filmu chciałabym wam polecić coś, co w nazwie ma mazidło. I rzeczywiście troszkę takie jest, ze względu na swoją konsystencję. Jest to co prawda preparat przeznaczony do skóry mieszanej i tłustej, ze względu na pewną substancję, która się w nim dwie fajne substancje, które się w nim znajdują. Ale on ma też troszeczkę inną konsystencję i moim zdaniem będzie to fajny kosmetyk jako taka właśnie kuracja. Mam tutaj na myśli polny warkocz i mazidło konopne. Pewnie część z was o tym preparacie słyszała. To jest kolejna polska marka, która produkuje kosmetyki i zawiera w nich substancje pochodzenia naturalnego. I to jest zdecydowanie najtańszy preparat, który chciałabym wam dzisiaj polecić. Zacznijmy od jego składu. Tutaj w nim znajdziemy masło shea, które jest bazą. Mamy olej konopny, witaminę E, olej z bergamotki i zapachy. I tyle, słuchajcie. Nie ma w tym kremie nic więcej. Mamy bazę, czyli mamy to masło shea, przez co też ta konsystencja tego kremu, tego mazidła będzie z jednej strony taka, powiedziałabym, przyjemna, kremowa, piankowa, ale z drugiej strony będzie ona też odrobinę tłusta i tę tłustość odczujecie na skórze, zwłaszcza osoby posiadające skórę tłustą. Ale moi drodzy, w składzie tego preparatu mamy olej konopny i mamy olej z bergamotki. Są to dwie substancje, które bardzo dobrze sprawdzają się w przypadku skór problematycznych, kiedy macie stany zapalne, kiedy wam coś wyskoczyło. I oprócz tego, że ten krem będzie chronił naszą skórę mieszaną, tłustą w okresie zimowym przed działaniem różnego rodzaju substancji, czynników atmosferycznych, to będzie też łagodził. Będzie łagodził te stany zapalne, zmniejszał nadprodukcję sebum, zmniejszał ten efekt powstawania zaskórników i tak naprawdę nie ma tutaj żadnych kontrowersyjnych substancji komedogennych, których moglibyście się obawiać, mimo tego, że mamy olejki i mimo tego, że mamy to masło shea. Masło shea będzie regenerowało skórę, będzie ją odżywiało i zabezpieczało, będzie działało po prostu jak emolient, czyli tworzyło na waszej skórze taką powłoczkę i chroniło ją od zewnątrz i od wewnątrz. Natomiast te olejki, które są tutaj zawarte, już będą miały działanie aktywne właśnie na wasze problemy skórne. Także fajny kosmetyk, może nie do końca, tak jak mówię, sprawdzi się w porannej pielęgnacji w przypadku osób ze skórą tłustą, jeśli na przykład musicie szybko wyjść z domu, jeśli musicie zrobić szybko makijaż i potrzebujecie takiego preparatu, który natychmiast będzie się wchłaniał. No tutaj trzeba odczekać, no powiedziałabym nawet sporo czasu, żeby ten preparat się ładnie wchłonął, mimo tego, że fajnie się rozprowadza na skórze, nie tworzy takich smug, ładnie na tej skórze pracuje, więc też macie, powiedziałabym, takie odczucia sensoryczne bardzo przyjemne, ale stosowany jako kuracja, na przykład w wieczornej pielęgnacji, odbudowująca, chroniąca, po tym co wasza skóra w ciągu dnia przeszła, czyli właśnie to działanie tych wszystkich niekorzystnych substancji, niekorzystnych czynników z powietrza, zimowych i tak dalej, ten preparat będzie fajnie tę skórę odbudował, regenerował, nawilżał, chronił,
Tylko tak jak mówię, polecam Wam stosowanie odrobinkę, niedużej ilości, dobre rozsmarowanie. Jeśli chcecie go stosować w porannej pielęgnacji, to również nabierajcie go niedużą ilość, rozpracujcie go najpierw w dłoniach, żeby go odrobinę rozgrzać, żeby to masło shea też rozgrzać i dopiero aplikujcie na Waszą skórę. Poczekajcie chwilę, aż się wchłonie i dopiero możecie wykonywać makijaż. Mimo tego uważam, że jest to naprawdę bardzo fajny krem. U mnie też super się sprawdził. Co prawda, ja bym zmieniła jego opakowanie, bo tutaj znowu mamy słoiczek, ale jego cena jest bardzo niska, bardzo przystępna. I myślę, że warto wypróbować ten krem, zwłaszcza jeśli lubicie pielęgnację naturalną, zwłaszcza jeśli lubicie olej konopny i dobrze się sprawdza na Waszej skórze, a olej konopny też w zeszłym roku wywołał taki boom w świecie tym beauty naszym kosmetycznym. Zresztą o nim też będę tutaj Wam opowiadać na moim kanale. No ale ten krem, to mazidło konopne, polny warkocz również Wam polecam. Moi drodzy, wybaczcie mi, że dzisiaj tak się trochę zmienia tutaj oświetlenie w moim mieszkaniu, no ale mamy taką pogodę, więc te warunki atmosferyczne zimowe takie są, jakie są. Mi to absolutnie nie przeszkadza i mam nadzieję, że Wam również. Mam nadzieję też, że skupiliście się na treści i coś z tych polecanych przeze mnie dzisiaj produktów przypadło Wam do gustu, coś Was zaintrygowało, zainteresowało. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co myślicie na temat tych kremów. Czy już je znacie, czy już je stosujecie? Oczywiście ja tutaj pytam się o wszystkich osób, które posiadają skórę mieszaną i tłustą. A być może Wy macie jakieś inne propozycje preparatów do skór mieszanej, tłustej, które u Was bardzo dobrze sprawdzają się w tym okresie zimowym. Piszcie w komentarzach, a ja tymczasem bardzo Wam dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Pa!